Panteon Wielkich Łodzian to cykl wystaw usytuowanych w pokojach apartamentu mieszkalnego i w innych pałacowych pomieszczeniach. Ekspozycje zaaranżowane w formie gabinetów ukazują sylwetki znakomitych łodzian, muzyków, pisarzy, poetów czy wojennych bohaterów. Na pierwszym piętrze prezentację poświęconą ważnym dla Łodzi ludziom pióra otwiera wystawa zatytułowana Władysław Reymont i Ziemia Obiecana. Prezentuje ona życie i twórczość literacką sławnego pisarza, autora takich powieści jak Wampir, Marzyciel czy Chłopi, za który to utwór Reymont otrzymał Nagrodę Nobla. Dla naszego miasta szczególnie istotna jest jednak jego książka Ziemia Obiecana, w której niezwykle realistycznie opisał XIX-wieczną Łódź. Mimo że Reymont nie urodził się w Łodzi, to w 1896 roku specjalnie przeprowadził się tutaj, aby dogłębnie poznać charakter i scenerię fabrycznego miasta. Na ekspozycji można odnaleźć m.in. kadry z ekranizacji Ziemi Obiecanej w reżyserii Andrzeja Wajdy. Ponadto wystawa przedstawia reprodukcję fotografii pisarza, jego najbliższych, honorowe odznaczenia, a także różnojęzyczne wydania największych dzieł Reymonta. Jej dopełnieniem jest wyposażenie oraz meble należące do rodziny Reymontów. Kolejna wystawa w cyklu Panteon Wielkich Łodzian poświęcona jest Julianowi Tuwimowi, urodzonemu w Łodzi poecie żydowskiego pochodzenia. Był on jednym z najpopularniejszych twórców dwudziestolecia międzywojennego oraz tłumaczem poezji rosyjskiej, niemieckiej, francuskiej oraz łacińskiej. Ekspozycja poświęcona Tuwimowi została zaaranżowana w saloniku bilardowym, wyposażonym w międzywojenne meble pochodzące z warszawskiego mieszkania, biurko i lampę. Zachowało się także zakupione przez poetę w Ameryce wieczne pióro ze złotą stalówką. Znaleźć można tu również cenne rękopisy, listy od pisarzy i wydawców, a także pierwsze wydania książek poetyckich z dedykacjami dla przyjaciół. Ciekawym eksponatem jest również maszynopis jednego z najważniejszych jego poematów, poświęconych Łodzi Kwiatów Polskich, z odręcznymi dopiskami autora. Ekspozycję uzupełniają fotografie Juliana Tuwima, m.in. z żoną Stefanią i z siostrą Ireną Tuwim. Pisarz Jerzy Kosiński to bohater kolejnego gabinetu. Urodzony w Łodzi w rodzinie żydowskiego przemysłowca Mojżesza Lewinkopfa, Kosiński II wojnę światową przeżył we wsi Dąbrowa Rzeczycka, nieopodal Sandomierza. Wtedy też na podrobionym akcie chrztu Jerzego znalazło się nowe nazwisko – Kosiński. Okrucieństwo i strach tamtego czasu pisarz zmitologizował w mieszającym elementy autobiograficzne z fikcją Malowanym Ptaku, która na ekspozycji prezentowana jest w kilkunastu różnojęzycznych wydaniach. Ta książka przyniosła Kosińskiemu sławę i uczyniła go jedynym polskim pisarzem, który zrobił międzynarodową karierę. W 1957 wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Został tam już na stałe. Publikował powieści takie jak Kroki czy Wystarczy być. Był wykładowcą uniwersyteckim oraz wieloletnim przewodniczącym amerykańskiego pen klubu. W gabinecie prezentowane są dokumenty, listy oraz książki wydane w wielu językach, a także stroje związane z jego pasjami. Na wystawie znalazł się należący do Jerzego Kosińskiego aparat fotograficzny marki Leica, a także zdjęcia wykonane wspólnie z zaprzyjaźnionym fotografem Jerzym Neugebauerem. Ostatni literacki gabinet poświęcony został Karlowi Dedeciusowi. Ten urodzony w przedwojennej i wielokulturowej Łodzi, legendarny tłumacz literatury polskiej na język niemiecki, był niestrudzonym pośrednikiem między narodami polskim i niemieckim. Opublikował ponad 100 pozycji książkowych, w tym liczne antologie, książki poetyckie twórców polskich oraz zbiory esejów o piśmiennictwie polskim XX wieku. W najtrudniejszym momencie historii polsko-niemieckiej, tuż po II wojnie światowej i po tym, jak sam przeżył krwawą bitwę pod Stalingradem oraz 7 lat w łagrach rosyjskich, wziął na siebie, wyglądającą wówczas na szaleństwo, misję budowania mostów między dwoma sąsiadującymi narodami. Łódź była zatem dla Karla Dedeciusa szczególnym miejscem, którego wielonarodowa atmosfera ukształtowała przyszłego tłumacza.
Dlatego podarował Muzeum Miasta Łodzi wiele dokumentów związanych ze swoim życiem, twórczością, przyjaźniami z poetami. Można je oglądać właśnie w tym symbolicznym gabinecie tłumacza, stanowiącym część Panteonu Wielkich Łodzian. Szczególną rolę na ekspozycji odgrywa pulpit tłumacza, przy którym Karl de Decius pracował nad przekładami i przemówieniami, a także korespondencja z zaprzyjaźnionymi z nim poetami, m.in. Czesławem Miłoszem, Zbigniewem Herbertem, Tadeuszem Różewiczem czy Wisławą Szymborską. Na wystawie można obejrzeć jej humorystyczne wyklejanki. Adresatem jednej z nich był sam de Decius.